Jesteśmy dzisiaj na urodzinach Santai, tajskiej kuchni. Powiedz, czy to jest twoja kuchnia, którą lubisz? Bardzo lubię. Oczywiście ona jest zawsze zaskakująca. Tutaj oczywiście myślę, że dookoła jest dużo, dużo różnych smaków, ale ta kuchnia nas czymś szczególnym zaskakuje. Ona zawsze zaskakuje. Jest dietetyczna, lekka, przyjemna, pachnąca. Czy byłaś w Tajlandii i smakowałaś tej prawdziwej kuchni? Jeszcze nie. A w Santaju kiedyś byłaś? Czy jesteś pierwszy raz? Nie, jestem pierwszy raz. Tak. Pierwsze moje smaki tutaj. To polecam, bo oczywiście jest przepyszna kuchnia. A ja zapytam cię jeszcze, bo ty śpiewasz na co dzień, czy w tej chwili jest sezon koncertowy, więc pytanie jest trochę takie prozaiczne, ale gdzie najbliższy koncert? No teraz gramy nad morzem, później jedziemy na południe Polski, cały czas północ, południe, wschód, zachód. Koncertujemy, ale to jest piękne, bo to jest jedna wielka, fajna przygoda, którą cały czas wspominamy. Wracamy do tych chwil, kiedy nie tyle jesteśmy na scenie, ale te przygody, które wspominamy, kiedy jesteśmy poza sceną. Zawsze mnie zastanawia, jak dajecie radę, bo przemieszczacie się w tempie błyskawicy z koncertu na koncert. Jak to robicie? W momencie, kiedy pojechaliśmy do Hiszpanii kręcić teledyski, mieliśmy 44 godziny drogi. Tam i z powrotem, czyli 88, stwierdziłam, że już w Polsce nie ma odległości nie do pokonania. Gdzie najbliższy koncert? Nad morzem w tej chwili, więc z mojego miasta około 7 godzin, więc nie jest źle. Dziękuję bardzo i zapraszamy. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.